Dziewczyny, działajcie. Pomników nie stawia się za bierność. Cześć, nazywam się Aneta Barigura-Milewicz. W PG Software pracuję na stanowisku testera oprogramowania. Moim głównym zadaniem jest dbanie o jakość tworzonej przez nas jednej z aplikacji. Tworzę również dokumentację, a towarzyszy temu wszystkiemu oczywiście kontakt z deweloperami, klientem czy innymi członkami zespołu. Nie ma nudy, jest za to bardzo dużo możliwości rozwoju w środowisku technologicznym, które zdecydowanie temu sprzyja. Jak zaczęła się moja przygoda z IT? Od wizji lepszego jutra. Jako absolwentka budownictwa pracowałam na stanowisku inżyniera budowy oraz asystentki projektanta konstrukcji żelbetowych. Brak rozwoju, brak satysfakcji, monotonna praca, wykorzystująca często przestarzałe rozwiązania były wystarczającym powodem do zmiany branży. Moją pierwszą i ostatnią myślą był zawód testera oprogramowania. Przeczytałam książkę pod tytułem Zawód tester, która zgłębia tajniki tego zawodu i też opisuje specyfikę pracy testera, co w zasadzie tym bardziej zmotywowało mnie do podjęcia dalszych kroków. Na początku z pomocą mentora uczyłam się przede wszystkim narzędzi, z których korzystają testerzy oprogramowania, zdobyłam certyfikat, a także uczęszczałam na wiele spotkań związanych ogólnie z tematyką IT. Z jednej strony po to, żeby czerpać wiedzę, a z drugiej strony, żeby jak najbardziej otoczyć się technologią i językiem charakterystycznym dla branży IT. Po kilku miesiącach nauki i wysyłania CV dostałam swoje pierwsze stanowisko w branży IT. Jeszcze nie jako tester, ale już było zdecydowanie do tego bliżej. Pracowałam w drugiej linii supportu, gdzie moim głównym zadaniem było przygotowywanie komputerów dla użytkownika końcowego, łącznie z postawieniem Windowsa, ustawieniem zabezpieczeń, instalacją oprogramowania, a także drobne naprawy w stylu wymiana dysku, kości RAM czy ogólnie sprzętu. Kilka miesięcy później w tej samej firmie zdobyłam upragnione stanowisko testera oprogramowania. I od tamtej pory, prawie od 3 lat, z satysfakcją wykonuję ten zawód. Nie było łatwo, ale zdecydowanie było warto. Po godzinach lubię działać i dzięki temu, że mam elastyczną pracę, mam ku temu więcej możliwości. Podróżuję, pasjonuję się wiedzą na temat talentów Gallupa, nagrywam TikToki o tematyce testowania oprogramowania, a także koordynuję jeden z wrocławskich klubów mówców IT Speakers Toastmasters. Branża IT wymaga od nas dużo nakładów nauki i też bycia na bieżąco z rozwiązaniami i technologiami, które są dostępne. Ale w zamian za to daje nam bardzo dużo możliwości rozwoju. Na początku, gdy się przebranżawiałam, słyszałam naokoło wiele demotywujących frazesów w stylu: czy nie szkoda mi tych lat poświęconych na budownictwo? Odpowiedź jest zawsze tylko jedna. Szkoda mi tylko każdego roku, który mam jeszcze przed sobą.